Polska ma do wykorzystania w ciągu najbliższych 5 lat ponad 10 miliardów euro przeznaczonych na wsparcie działalności badawczo-rozwojowej zarówno polskich, jak i zagranicznych przedsiębiorstw. Środki te wspierają tak naprawdę całe spektrum działań związanych z innowacyjnością i działalnością badawczo-rozwojową, od dofinansowywania startupów, młodych firm przez venture capitals, jak również inwestowanie w infrastrukturę badawczo-rozwojową czy działania operacyjne związane z działalnością badawczo-rozwojową zarówno MŚP, jak i dużych przedsiębiorstw. Dodatkowo Polska od 2016 roku dołączyła do krajów, które oferują tak zwany mieszany system wsparcia, czyli łączenie dotacji z ulgą podatkową. Ta ulga podatkowa początkowo nie była zbyt atrakcyjna, ale z każdym rokiem jest uatrakcyjniana, zatem stanowi świetne uzupełnienie tych bezzwrotnych dotacji, które są finansowane głównie ze źródeł Unii Europejskiej. Ten system, który tak naprawdę kompleksowo wspiera innowacyjność, która często jest wynikiem działalności badawczo-rozwojowej, powoduje, że firmy zagraniczne, mimo czasami jednostkowo mniej atrakcyjnych zachęt w porównaniu na przykład z krajami innymi Europy Środkowej, decydują się na lokowanie inwestycji w Polsce, ponieważ wiedzą, że tak naprawdę każdy element tej działalności badawczo-rozwojowej, a co za tym idzie innowacyjności, mogą z różnych źródeł zarówno Unii Europejskiej, jak i krajowych wspierać. Dodatkowo te zachęty takie typowo badawczo-rozwojowe uzupełniane są zachętami w specjalnych strefach ekonomicznych, grantami rządowymi, czy też środkami płynącymi bezpośrednio z Komisji Europejskiej, Horyzont 2020 czy LIFE. Innowacyjność jest jednym z filarów, który powinniśmy w tej chwili wspierać i rozwijać po to, żeby zwiększać atrakcyjność Polski dla inwestorów zagranicznych, odchodząc już od niskich kosztów i dostępności kapitału ludzkiego. Natomiast oczywiście wiąże się to też z pewnym przeprofilowaniem działalności przedsiębiorstw i podejścia do pozyskiwania tych środków. Wymagana jest często bardzo specjalistyczna wiedza odnośnie tego, w jaki sposób przedstawić naszą działalność, tak żeby te zachęty uzyskać. Zatem trzeba łączyć kompetencje zarówno inżynierskie, merytoryczne, jak i finansowe, prawne, co często może inwestorów nieco zniechęcać do korzystania z zachęt, a co za tym idzie lokowania inwestycji w Polsce, ponieważ wychodzą z założenia, że te przepisy są tak niejednoznaczne i skomplikowane, że być może jednak efektywność wykorzystania będzie mniejsza niż oczekiwana i niż potrzebna.